Dzień dobry, nazywam się Kornelia Angowska, jestem aktorką. Mieszkam w Warszawie obecnie. Wcześniej mieszkałam w Palma de Mallorca w Hiszpanii 3 lata. Tam rodziłam dzieci. Mam dwie córe. Wcześniej mieszkałam 6 lat w Opolu. Byłam tam na etacie w Teatrze Kochanowskiego. Wcześniej mieszkałam w Warszawie 4 lata. Kończyłam studia aktorskie, Akademię Teatralną. A pochodzę z Biskupca. Biskupiec to jest mała miejscowość, tam się urodziłam. Wzrusza mnie wiele rzeczy. Ostatnio wzruszyła mnie moja córka, która chyba przygotowywali coś na dzień mamy i powiedziała mi wierszyk. Mamo, mamo, coś ci dam, tylko jedno serduszko mam, a w tym sercu róże, kwiat. Mamo, mamo, żyj 100 lat. I nie wiem. Jestem dumna, szczęśliwa, że jestem mamą. Dobrze kłamię. Dobrze mówię po hiszpańsku, bo mieszkałam tam 3 lata i myślę, że dobrze posługuję się tym językiem. Tak, ostatnie projekty to zagrałam w serialu anglojęzycznym. Jeden odcinek, miałam 6 scen, bardzo się denerwowałam, bo to granie w innym języku nie jest proste. A nie byłam jakimś tam orłem z angielskiego, więc... Ale ucho mam. Tak, co jeszcze? Zwykle jestem obsadzana na zasadzie ofiara, matka, dobra, ta, nad którą się znęcali, ta, która cierpi, cierpi, bardzo cierpi. A ja tak też bym chciała zaatakować, że tak się wyrażę. W życiu myślę, że najcenniejszy jest czas. Bo w sumie to, że naszym bliskim, komukolwiek możemy dać siebie, poświęcić się, to jest chyba najcenniejsze. I miłość. Czyli taka potrzeba akceptacji, taka, że ktoś po prostu cię chce.